Bieganie aktualnie jest najczęstszą formą aktywności utrzymującą dobrą tężyznę fizyczną, natomiast jest też przyczyną najczęstszą urazów i kontuzji kolana. W 80% te urazy i kontuzje spowodowane są przez powtarzające się mikrourazy, które najczęściej wynikają z niewłaściwego treningu, niewłaściwego przygotowania. Stąd też bardzo ważne jest, rozpoczynając przygodę z bieganiem, skonsultować się u fizjoterapeuty, u trenera, tak aby ten proces cały treningowy był bezpieczny. Trzeba nie zapomnieć o okresach regeneracji między treningami. W okresie trenowania możemy u biegaczy wyróżnić 4 okresy, kiedy są narażeni na kontuzję. Pierwszy okres to jest, kiedy rozpoczynamy bieganie i przez pierwsze 4 miesiące. Wtedy, kiedy poznajemy, jak biegać, uczymy się tego, warto skorzystać z porad trenera, fizjoterapeuty. Drugi okres to jest powrót po kontuzji. Wtedy, kiedy wracamy, pamiętamy, mamy w głowie to, jak biegaliśmy wcześniej, chcemy jak najszybciej wrócić do sportu, wtedy trzeba bardzo powoli odbudowywać swoją tężyznę, stopniowo zwiększać obciążenie, wysiłek. Trzeci okres to jest okres, kiedy zmieniamy intensywność treningów i czwarty okres to jest, kiedy zmieniamy typ biegania, czyli na przykład na biegi górskie.